Witam serdecznie na moim debiucie w codzienniku biblijnym, a witam Was ze szczególnego miejsca, z muzeum imienia poprzedniego proboszcza ustrońskiej parafii, księdza radcy Piotra Wowry, gdzie wśród różnego rodzaju śpiewników, modlitewników znajdują się także Biblie, mówiące nam o naszym Panu, o naszym Zbawicielu, o naszym Pasterzu. Drodzy, dziś mamy 6 lutego, jest niedziela i hasła biblijne czytam z księgi proroka Micheasza z 5 rozdziału i z Ewangelii Mateusza z 9 rozdziału. Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana. Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, zadajmy sobie dziś pytanie. Czy jestem jak owca, która nie ma pasterza? Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Jakie jest Jego miejsce w moim życiu? Co czyni mnie częścią Bożej owczarni, czyli chrześcijaninem? Na jednym ze spotkań poprosiłem o odpowiedź na 3 pytania. Wydawałoby się proste pytania o podstawy naszej wiary i relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem. Czy jestem chrześcijaninem? Kim jest chrześcijanin? Co w minionym tygodniu zrobiłem, by dać się poznać jako chrześcijanin? Odpowiedź na pierwsze 2 pytania była oczywista. W większości odpowiedzi brzmiały: tak, jestem chrześcijaninem, a przynajmniej tak mi się wydaje. Chrześcijanin to człowiek wykonujący wolę Bożą, starający się przestrzegać Bożych przykazań, kochający Boga i drugiego człowieka. Takie i podobne odpowiedzi padały na 2 pytanie. Problem pojawił się przy ostatnim. Jak widzą mnie inni? Czy świadomość bycia chrześcijaninem coś zmienia w moim życiu? Czy jakoś się odróżniam? Padały odpowiedzi dotyczące modlitwy, uczęszczania na spotkania w parafii, nabożeństwa, czytanie Biblii. To oczywiście jest bardzo ważne. Nasza relacja z Bogiem musi być codziennie utrzymywana, wzmacniana. Ale czy to wystarczy? Jakie zadanie mam do wykonania? Czy ktoś z mojego otoczenia zauważył, że wierzę w Boga? Czy komuś o tym powiedziałem? Czy zaprosiłem drugiego człowieka, członka rodziny, znajomego, sąsiada, aby wybrał się ze mną na nabożeństwo, na spotkanie? Czy zaprosiłem kogoś do wspólnej modlitwy? Czy powiedziałem kiedyś osobie, na której bardzo mi zależy: posłuchaj, idziesz niewłaściwą drogą. To, co robisz, jest złe. Może tego nie zauważasz, ale coraz bardziej ogarnia cię świat. Zapominasz o tym, co jest najważniejsze, kto powinien stać w życiu na pierwszym miejscu. Takie rozmowy oczywiście są trudne. Znamy ludzi, do których, no już teraz wiemy, że żadne słowa nie docierają. Już teraz możemy sobie wyobrazić ich reakcje i nie widzimy nawet sensu poruszania z nimi takich tematów. Ale gdy odpowiemy sobie na pytanie, kim dla mnie jest Jezus Chrystus, wtedy uświadomimy sobie, że nie jesteśmy sami, że On nas wspiera i będzie wspierał, że bycie chrześcijaninem to ogromna odpowiedzialność i nawet jeśli nie wierzymy we własne siły, swój dar przekonywania, to zaufajmy Bożemu działaniu, bo to nie my, ale Chrystus odmienia ludzkie serca i ludzkie życie. Drodzy, pamiętajmy zawsze o tym, że mamy pasterza. Mamy tego, który nas prowadzi, który wspiera, ochrania, wzmacnia. Dlatego jako członkowie Jego owczarni bądźmy pełni miłości, bądźmy pełni chęci do działania i zaufania Bożej woli, nawet jeśli się z nią nie zgadzamy. Nawet jeśli jesteśmy prowadzeni przez
ciemne doliny życia. Na koniec pozwólcie, że przeczytam modlitwę, a w zasadzie wyznanie, na które jakiś czas temu natrafiłem, a które chodziło jeszcze za mną przez kilka dni. Niech te słowa dotkną nas wszystkich i staną się naszym wyznaniem. Posłuchajcie. Święć się imię Twoje, nie moje. Przyjdź królestwo Twoje, nie moje. Bądź wola Twoja, nie moja. Obdarz mnie pokojem z Tobą, pokojem z ludźmi, pokojem wewnątrz mnie samego i wyzwól mnie od lęku. Amen. Bożego prowadzenia na dzisiejszy dzień i do zobaczenia z Bogiem.